Jesteś, tak? No, tutaj autorka słów piosenki, którą za chwilę usłyszycie. Swoje progi, ciężkie oczy mimo snu. Wystawili dla was Ewa Cichocka, Krysia Świątecka. Na gitarze solowej Andrzej Pakony-Czamara. Na gitarze basowej Andrzej Domdalski. Ja nazywam się Stefan Brzozowski. Dźwiękiem zajmował się Karol Ejmon. Wszystkie zdjęcia i slajdy wyświetlała nam i przygotowała Natalia Tejs. La, 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 la. Może grajmy się ładnie. La, la, la. Mam pomysł. Ale siądź. Posiedzimy sobie. Ale niebezczynnie. Wiem, że tu są przedstawiciele ratusza. Jest przedstawiciel naszych władców. Poproszę na scenę pana prezydenta, wice, ale prezydenta. Zapraszam na scenę. Proszę, wstawmy mikrofon. Pokażmy drogę. Bo jak jubileusz, to będzie słowo. Piękne słowo, bo to dzisiaj wszystko jest piękne. Zapraszamy tutaj do mikrofonu, panie prezydencie. Cieszę się, że pan był przedstawiony. Może ja tu panu na środku. Raz, dwa, trzy, słychać mnie? Tak. Tak, proszę państwa. Tak jak powiedział pan Stefan, reżyseria i scenografia troszeczkę jest ciężka dla mnie ze względu na to, że po takim występie powiedzieć co sensownego, bardzo trudno. Nie równam językowo, panie wie, bo nie chodziłem z młodości do logopedy. Pani Krysi pewnie też nie. Aczkolwiek tak pan Stefan dużo mówi o tych politykach, to powiem teraz coś tak prywatnie. Przez panią Krysię niestety, ale nie zostałem pieśniarzem ani muzykiem. Tak. Pani Krysiu, ale proszę sobie przypomnieć swoje lata, chyba studenckie i postudenckie. Ja byłam pana nauczycielką. Tak, w szkole podstawowej numer 5 w Olsztynie za panią
za panią Szepik. Za panią Szepik. Za panią Szepik i postawiła mi pani wtedy trójkę. Ja doszedłem do wniosku, że pójdę w politykę. Pójdę w politykę. Nasze losy jeszcze się troszeczkę. Pan daje indeks, ja panu napiszę coś fajnego. Tak, troszeczkę się krzyżowały ze względu na to, że mam starsze rodzeństwo i znacie się. Przepraszam. Tak, proszę państwa. Dobrze, że oni nie nazywają się Niebo, bo przez ich twórczość myślę, że każdy z nas by chciał tam iść i wtedy nie wiem, kto by w Olsztynie podatki płacił. Dlatego fajnie, że się nazywacie Czerwony Tulipan. Powiem szczerze, że się przygotowywałem do dzisiejszego występu. Przeczytałem prawie wszystko i wysłuchałem prawie wszystkiego i do teraz nie wiem, dlaczego nazywacie się Czerwony Tulipan. Szczerze mówiąc, ja też nie wiem. Czyli albo było za dużo, albo było za pięknie. Ale twórczość zawsze przychodzi z tym właśnie, z tą chwilą, kiedy jest albo za dużo, albo za pięknie. Proszę państwa, no mam przyjemność w imieniu prezydenta Olsztyna, któremu musimy dać odpocząć, jest w trakcie urlopu i życzymy mu wszystkiego najlepszego i spełnionego odpoczynku. Ja mam ogromny zaszczyt być na tym koncercie i tak nie mogę tak mówić, więc niestety ustanę tak. Proszę się nie obrażać ci, którzy są za moimi plecami. Szanowni państwo, jesteście wirtuozami sceny i to naprawdę przez duże W. Ze względu na to, że no chyba pokazaliście dzisiaj wszystko. Wszystko to, czym moglibyście wypełnić Dni Olsztyna i jak gdyby nie musielibyśmy tutaj zapraszać innych gości, bo mieliśmy operetkę, śpiewy, poezję, prawda, no kunszt, gitary, meksykańsko-hiszpański. To wszystko, ta piątka ludzi, to wszystko ludzie, którzy z pasją chyba bodajże w piwnicy, w przedszkolu rozpoczynali swoją karierę na ulicy Pieniężnego. To też pamiętam ze względu na to, że mówię, że jedna z moich sióstr... No, nie będę dalej mówił. Dobrze. Więc tak się udawało tutaj gdzieś nasze losy swoje wspólnie przeplatać. No i dzisiaj mam zaszczyt jako zastępca prezydenta Olsztyna pogratulować państwu pięknego jubileuszu 35-lecia. Pogratulować państwu talentu, wdzięku, piękna duszy i wszystkiego tego, czym obdarzacie Olsztyn 35 lat, na pewno trochę dłużej, bacząc na wszystkie właśnie inne wasze dokonania pod innymi nazwami. No, chyba wyciągnę, albo za dużo gestykuluję. Szanowni państwo, prezydent miasta ufundował dla jubilata skromnego, który nie powiedział od początku, że dzisiaj ma taki też okrągły swój jubileusz. Wypada powiedzieć ile? 35 lat. Pan Stefan Brzozowski, wiecznie młody, wirtuos olsztyński. Poproszę o klaski, tak. Naprawdę podobne. Te tulipany tutaj u dołu to są te tulipany, które posadziliśmy w tym roku na ulicy Partyzantów. One nie są czerwone, ale producent tulipanów powiedział, że w drugim roku dopiero zaczerwienieją ze złości, kiedy zobaczą, jaki Olsztyn jest piękny. Mamy dwa adresy. Może nie będziemy ich czytać. One są podpisane przez prezydenta Piotra Grzymowicza. Jest tu tyle przymiotników naj i tyle opisanych rzeczy, których dokonaliście, że pozwolę sobie panu Stefanowi wręczyć i pokażę, że to naprawdę jest mnóstwo tekstu i byśmy czytali do rana.
To ja wam przyjdzie. O, ale... Z okazji 70. urodzin. Na co? 35... Teraz zespół Czerwony Tulipan, 35-lecie działalności, jubileuszowe gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za wkład, jaki na co dzień udowadniacie swoją kompozycją, swoją melodią, swoimi słowami. Serdeczne podziękowania. Piotr Grzymowicz, prezydent miasta. Brawo! I już kończymy, proszę Państwa, taki ładny tutaj hasło jest: miasto jest wasze. Miasto jest wasze, Czerwony Tulipanie, rzuciliście wszystkich na kolana. Jest z nami znakomita postać, nasz olsztyński kataryniarz. Paweł, tutaj stoi. Dobry wieczór! Paweł ma również przygotowaną niespodziankę. Dziękuję bardzo. Posłuchajmy, Pawełku, pokaż, co ty masz. Ja się jakby w pewnym sensie domyślam. No ja mam wiele, ja wiele mogę powiedzieć. Ja wiem, ale ja się domyślam, ale wiem, znam twoje możliwości, także. Proszę. Proszę bardzo. Tak, no najwspanialsza, cudowna publiczności. Stefan, kiedyś spotkaliśmy się tutaj na Starym Mieście u nas w Olsztynie. Często się spotykamy, Stefan. Bardzo często. Tak. I padł pomysł, żeby na Katarynkę wrzucić jeden z utworów, przynajmniej jeden, jeśli się uda. A jest to naprawdę kawał maszyny i super organowa maszyna. No i stało się tak. Stefan napisał nuty. Nie było łatwo, walczyliśmy, tak, ale przeszło. I kochani, jeśli pozwolicie, to chciałbym dzisiaj dla Czerwonego Tulipana, dla Ewy, dla Krysi, dla ciebie, Stefanie, dla was, Andrzej, i dla was zagrać. Okej? Proszę. Powinien być prosty jak zegarek świat. Po każdym tik byłoby tak. Pomóżcie mi, a ja gram. Wszystko.
Kiedy być własny na po każdym tyk byłoby tak, żeby wszystko jak zegar, o 21 i 26 zaraz, a jak się wyrosło, wszystko jak zegar, to nowa, całkiem nowa dzień. Powiedzieć tobie, Stefanie, wam, kochani, wam, że będzie nowa Katarynka. Dwa razy lepsza od tej i będą utwory Czerwonego Tulipana. Olsztyn kocham? Olsztyn kocham! Nie! Patrz, jest już tutaj napisane. Kochani, ja przepraszam jeszcze, inaczej nie potrafię, po prostu nie mogę. Też jestem artystą. Specjalnie się ubrał, zauważcie, w czerwone kolory pan. Pan wiceprezydent też ma akcenty czerwone. Kochani, to jest portret Czerwonego Tulipana, z którym ja mieszkam i śpię z nim już kilkanaście lat. Tak, i to mało tego, teraz w samym sercu Starego Miasta w Olsztynie. Ja inaczej nie potrafię po prostu, bo ja Olsztyn kocham, kocham Olsztyn, a jesteście jego nieodłączną częścią po prostu i częścią tej miłości. Prawda? Masz Katarzynę, Paweł. Czyli obraz ma nad łóżkiem. Ja, kochani, pozwólcie, że od nas, od publiczności wręczę tych, co prawda nie tulipanów, ale róż dla was, dziewczyny. Ile ich jest? 35, więc tak, proponuję 14 Krysi, 14 Ewie, jedna dla ciebie. Chłopaki, podzielę się na was. Dobra? Jedna na cztery. I teraz tak, bardzo proszę. Ewo. 35 róż. Ja akurat tyle mam lat. Nie chciałbym być, kochani, to są kalendarze, których nikt nie ma, są unikatowe, są już na 2021 rok. Mam dla was wszystkich, bardzo proszę, wręczamy od nas, ok? Bardzo ładne kalendarze dostaliśmy. Dopiero początek! Chcę powiedzieć, kochani, to jest... dzisiaj rano rozmawiałem z Mieczysławem Wieliczką. Tak. Rozmawiałem z Mieczysławem Wieliczką, najwybitniejszym fotografikiem, jakiego w życiu poznałem. To jest zdjęcie. Ale tutaj jest dedykacja. Pozwólcie, że ja odczytam, kochani. Tulipanowi olsztyńskiemu, czerwonemu w kolorze miłości, światowo znanemu zespołowi muzycznemu z Olsztyna. Stefanowi, Ewie i Krysi, Andrzejowi i Andrzejowi. Z najserdeczniejszymi życzeniami spełnienia ich marzeń i pragnień na artystycznej drodze oraz w podziękowaniu za miłość do Olsztyna. Paweł Pakuła, bukinista Starego Miasta w Olsztynie. Wraz z mieszkankami i mieszkańcami cudownego grodu nad Wyłą. Kocham was! Dziękuję.
to jest od nas. Paweł, występy ma dzisiaj. Właśnie, ja się trochę zazdrosna już robię o Pawła. Ja chcę, kochani, powiedzieć tak, że... kolega w Pekinie jechał drogą, w korku stanął, patrzy, przed nim auto z naklejką Olsztyn kocham! Słuchajcie! A Stefan to wymyślił. I teraz kończąc kolejnych jubileuszy, spotykamy się na 40 Stefan. A potem będzie 45. A później 50. A życie zaczyna się po 50. Wiesz coś o tym? Pawełku, bardzo ci dziękuję. Już może zejść do Kataryny. A ja bym sobie chętnie postał. Ja wiem, każdy by to fajnie na was patrzeć jest, słuchajcie. Jesteście cudowni. Kocham was. Kochajcie Olsztyn. No widzicie, takiego mamy Pawełka Kataryna, że już zejdź, bo ja wiem, że ci się przypomniało jeszcze, jak było w Japonii na pewno też. Naklejka w Nowym Jorku było, tak. Też ja pamiętam, Chicago. No ja wiem. Idę, bo pamiętam. Dobrze, idź. Panie i panowie, ja myślę, że jeżeli jest jubileusz, to na pewno powinien być jakiś tort czy coś. Jest coś takiego? Czy ktoś z państwa upiekł, czy coś? Jakieś ciasteczko? Jakieś świeczki do zmuchnięcia. Wykrakałem. Chyba jedzie, jest. Ja nie ruszę go. Ja go nie ruszę. Zjemy za państwa zdrowie, oczywiście. Dużo nie jest, także można iść do domu. Chyba, że mam ktoś kwiaty, to proszę bardzo. Jedyna okazja. Tutaj mam kwiatami. Czy ktoś chciałby jakąś pamiątkę z dzisiejszego spotkania naszego? Wiecie, nie bardzo wiem, jak zrobić, ponieważ moja rodzina Begunia zaopatrzyła nas w coś pięknego, słuchajcie. No. Po prostu mamy prezenty dla niektórych z was. Nie wiem, czy ktoś by chce, ale mamy kubki z naszymi zdjęciami. Z napisem czerwony tulipa, 35 lat. Iwonka nam pomoże. Proszę bardzo. Podnoście ręce! To tutaj! Iwonka będzie też. Słuchajcie, bo nie możemy się stykać. Agatko, tu państwo czeka. Udacie tu państwo? Proszę, nie,
Ale jednak prosimy o zachowanie odległości, proszę Państwa. Naprawdę, proszę Państwa. 1,5 metra, proszę Państwa. To są przepiękne kubki przygotowane przez Art Style. Tak to się chyba nazywa. Ewunia. Ewunia, siostrzyczko moja. Jak to się nazywa? Przez kogo zrobione? Art? Aha. To są prezenty. To są prezenty, które my otrzymaliśmy po to, żebyście my mogli się z Państwem nimi podzielić. Tort również jest prezentem. Kto dostał kubek, może iść do domu. A kto nie dostał kubka, to wtedy poczeka trochę i dostanie tort. Kto nie dostał kubka, to mam taką dobrą wiadomość, że już nie dostanie. Trochę finał niewyreżyserowany, jak Państwo widzą. Fajny, spontaniczny, tak? Nie puszczajmy. Kto ma kwiaty, to my od razu dajcie. To jest nie do przejścia. Basiu, dziękuję za prezent. Gdzie jesteś? O, dzięki. Jesteście kochani. Dzięki. Bardzo Wam dziękujemy. Bardzo. No właśnie, ja tortu, a nie tknę, w ogóle nic. Dziękujemy, dobranoc. Przemówicie, nie rękomacham. My będziemy czekać, aż Wy wszyscy pójdziecie. My tu sobie postoimy. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie w ramach cyklu Miasto jest Wasze. Aktualny program znajdą Państwo na stronie mok.olsztyn.pl. Do zobaczenia. Czytał Tomasz Knapik.